pilnować twojego kotka, żeby się nie zbrudził? Dobrze, ale czy nie jesteś już za duży na misia? Chcesz tu jeszcze przyjść? Codziennie tu przychodzimy. Już mi się nudzi. Mam coś dla ciebie. Jest piękne. Z jakiej to okazji? A, tak bez okazji. Jak go zobaczyłem, od razu pomyślałem o tobie. Dziękuję. Wyobraź sobie, że znajdujemy się w zaczarowanej kuli. Ciemność otula nas niczym miękka, puchowa kołdra. Nic nam nie grozi. Jestem przy tobie. Spójrz. Ten smog jest głodny, ty też? Mam coś dla ciebie. To zaczarowane ciasteczko. Jak je zjesz, to zaśniesz i przyśni ci się piękna opowieść o dzielnym rycerzu. Adasiu, Adasiu, obudź się. Widzisz, ciemność na coś się przydała. Mam nadzieję, że przyśniło ci się coś fajnego. Przyśnił ci się chłopiec, który się zgubił? Tak bywa, Adasiu. My też znajdujemy się w dziwnym miejscu. Musieliśmy się tu schronić. Ale wkrótce stąd wyjdziemy i wrócimy do domu. Spójrz, widać światło, to dobry znak. Idziemy. Tak, nie martw się, wyleczymy go. Oddaję twojego misia. Nie. Tobie również przyda się przyjaciel. Zgubiłaś swojego chłopaka. Ten miś jest na pewno dla ciebie ważny. Niestety czasami musimy utracić swoich bliskich, żeby docenić, jak ważni dla nas byli. Aby zrozumieć wielkość uczuć w naszym sercu. I być może też dlatego, żeby zrozumieć, że w świat jest wpisane i dobro, i zło. Dawno, dawno temu na wyschłym kawałku ziemi rosło nadzwyczajne drzewo. Było bardzo stare. Rodziło piękne owoce, wyzłocone i lśniące jak słońce. Owoców było tak dużo, że gałęzie łamały się pod ich ciężarem. Nikt jednak ich nie zrywał, ponieważ na jednej z gałęzi rosły owoce zdrowe, dobre, na drugiej zaś trujące. Nadeszły czasy wielkiego głodu. Tylko stare drzewo zostało pokryte owocami.
Mieszkańcy wioski zebrali się przy nim i patrzyli z pożądaniem na owoce. Musieli dokonać wyboru. Albo zryzykują i mogą zginąć, albo umrą z głodu i nigdy niczego nie spróbują, nie tykając żadnych z gałęzi. Pewnie ktoś zaryzykował. Tak. Zaryzykował pewien starzec, który uznał, że nie ma już nic do stracenia. Inni przyglądali mu się z podziwem. Zjadł to jabłko, a potem jedli już wszyscy. W miarę jak ludzie zrywali owoce, inne natychmiast pojawiały się na drzewie. W ciągu kolejnych kilku dni ludzie biesiadowali, cieszyli się, śmiali się z tego, że kiedyś się bali. Kiedy zapadła noc, postanowili ściąć niepotrzebną gałąź, żeby już się nie pomylić, żeby być bezpiecznym. Gdy ją ścięli, drzewo obumarło. Gdy się obudzili, owoce były na ziemi, gniły, a drzewo było suche jak nigdy dotąd. Dlaczego to drzewo umarło? Nie rozumiesz? Zaraz ci to wyjaśnię. Jak myślisz, jaka może być symbolika? Gałąź rodząca zdrowe owoce i gałąź rodząca trujące owoce. Czy dobre i złe owoce się czymś różniły? Nie, nie, to by było za proste. Powinny się czymś różnić. Tak byłoby najłatwiej. Jednak nie można było ich rozróżnić, co oznacza, że... Już wiem, że często trudno jest rozróżnić dobro od zła. Właśnie tak. Dobro i zło istnieją tak długo, jak istnieje świat. I co wynika z tej opowieści? Obecność zła pozwala dostrzec sam dobro. Gdyby nie było zła, ludzie nie wiedzieliby, że dobrze czynią. Niestety na świecie dużo jest jeszcze zła. Tak, pewnie, zło istnieje. Wierzę, że dobra jest o wiele więcej. Ja też tak uważam. Ja. My wszyscy tak uważamy. A wy co uważacie? Więcej jest dobra czy zła? Dobra!